To jest taki obowiązek, który wynika z ustawy nakładany na samorządy, że no, takie ewakuacje, takie ćwiczenia musimy przeprowadzać. Wynikające z ustawowego obowiązku ćwiczenia odbyły się w czwartek w Wilczycach na terenie miejscowej szkoły. Scenariusz wydarzenia był wielowątkowy i zakładał atak terrorystyczny połączony z pożarem i udzielaniem pomocy medycznej poszkodowanym uczniom. Jako obserwujemy sytuację na zewnątrz, naszego kraju, no nie jest ona spokojna. No i oczywiście takie ćwiczenia no, pozwalają nam się przygotować do pewnych sytuacji. Przyjmujemy określony wariant. Ten wariant, który jest u nas przyjęty, to jest stan wojny na terenie całego kraju. Liczne akcje sabotażowe na terenie gminy. No i w międzyczasie atak terrorystyczny na szkołę w Wilczycach. I pod tym kątem jesteśmy tutaj dzisiaj przygotowani. Czyli ewakuacja dzieci ze szkoły, w międzyczasie schwytanie terrorystów, którzy znajdują się w szkole i którzy już zdążyli zniecić ogień w budynku, więc schwytanie terrorystów, sprawdzenie budynku przez policję, no i przystąpienie do akcji gaśniczej. Nim strażacy przystąpili do działań gaśniczych, dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami przeprowadziła ewakuację. Staramy się co roku przeprowadzać próbne ewakuacje, natomiast co kilka lat gmina Wilczyce przeprowadza też ćwiczenia z obrony cywilnej i często staramy się to po prostu te dwa zdarzenia łączyć, ponieważ też no, służy to przede wszystkim no, bezpieczeństwu dzieci. Na każdym piętrze znajdują się plany ewakuacyjne budynku. Mamy oznakowanie strzałkami, są oznakowane wyjścia ewakuacyjne. Także no, zawsze nauczyciel też podejmuje działania i omawiamy też na innych lekcjach sytuację dotyczącą bezpieczeństwa, a także sposobów zachowania się. Ewakuacja przebiegła sprawnie. Maluchy ze względu na warunki atmosferyczne ewakuowano do hali gimnastycznej, a starsi uczniowie zostali wyprowadzeni na plac przed szkołą. W opuszczonym budynku rozpoczęły działania służby mundurowe. Dla policjantów, którzy jako pierwsi przystąpili do działania i schwytali terrorystów, były to istotne ćwiczenia. Miejmy nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie realnie, ale ćwiczyć musimy, ponieważ może się zdarzyć podobna sytuacja. Jest, wiadomo, wojna na Ukrainie, są różne akcje dywersyjne obcych służb. Może się również trafić taka sytuacja, że będzie to na naszym terenie. Ma to też na celu właśnie zaznajomienie się tutaj z obiektami. W likwidacji zagrożenia brali udział strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sandomierzu oraz jednostki OSP z gminy Wieńczyce. Strażacy, podobnie jak policjanci, podkreślili, że z takich ćwiczeń płyną same korzyści. Strażacy, zapoznałem się z obiektem, ćwiczymy, współdziałamy z innymi służbami, czy policją, czy Państwowym Ratownictwem Medycznym, czy grupą PCK. W różnych zdarzeniach, czy pożarach, czy ewakuacjach, czy wypadkach strażacy doskonalą się w ten sposób przy ćwiczeniach podczas takich działań. W Wilczycach strażacy doskonalili swoje umiejętności na wielu płaszczyznach. Pomagaliśmy w ewakuacji. Następnie strażacy ewakuowali osoby poszkodowane, którym udzieliliśmy pierwszej pomocy przedmedycznej. Przekazaliśmy te osoby do karetki pogotowia ratunkowego i na koniec strażacy ugasili powstały pożar. Oprócz policji i straży w ćwiczeniach czynnie uczestniczyli też ratownicy medyczni. Na koniec działania podsumował wójt Robert Paluch. To jest takie przetrenowanie pewnych założeń, pewnych schematów, no, które oby się nie przydały tak naprawdę, ale no, trzeba to przećwiczyć. Trudno się nie zgodzić ze słowami wójta Palucha i podobnie jak on mieć nadzieję, że nigdy nie zajdzie potrzeba usuwania skutków działań terrorystów. Jerzy Strzyż, STV Info.